rozmawiamy z Łukaszem Sierpiną, czyli obecnie najskuteczniejszym asystentem Ekstraklasy. Łukasz, ta czwarta asysta pewnie bardzo cię cieszy, ale mimo wszystko pewnie szkoda tych straconych punktów dzisiaj w Białymstoku. No tak, zdecydowanie. Fajnie, że jest kolejna asysta. Natomiast szkoda, że tracimy punkty, no bo prowadziliśmy do przerwy 2-0, no i mimo wszystko powinniśmy wywieźć dzisiaj stąd 3 punkty. Nie udało się, dopisujemy 1, no i wracamy, bo za chwilę mamy mecz u siebie z Rakowem. No właśnie, co te pierwsze 3 mecze Ekstraklasy pod Beskidzie nam powiedziały? Wiemy, że strzelamy dużo goli, zdarzają nam się też takie momenty jak dzisiaj, kiedy w 3 minuty tracimy 2 bramki. Jak uważasz, jak ta drużyna się formuje twoim zdaniem? Czy formuje się w dobrą stronę? No wiadomo, że ten przeskok jest widoczny, no bo fajnie, na pewno cieszy to, że strzelamy bramki, bo myślę, że to jest bardzo ważne. Natomiast musimy wyeliminować oczywiście to, że ich tyle tracimy i myślę, że na pewno trener będzie robił wszystko właśnie, żeby skupić się na tym, żeby tych bramek tracić mniej. Natomiast myślę, że tutaj jest bardzo ciężki teren i chwała dla drużyny, że zdobyliśmy po prostu tutaj punkt. Wiadomo, że w całokształcie mieliśmy po pierwszej połowie 2-0, no i bardzo liczyliśmy na to, że wywieziemy stąd 3, natomiast nie udało się. Jagiellonia nas zaskoczyła troszeczkę na początku drugiej połowy, ale myślę, że od początku jeszcze przed meczem byśmy ten punkt brali w ciemno, więc na pewno dopisujemy, to jest plus duży, że dopisujemy kolejny punkt i teraz skupiamy się na meczu u siebie. W wyjściowej jedenastce pojawiają się nowe twarze. Dzisiaj zadebiutował Milan Rundić. W drugiej połowie wszedł też na boisko po raz pierwszy w barwach Podbeskidzia Max Sitek. Jak jako kapitan ocenisz występy dzisiejszych debiutantów? Czy no wiadomo, że każdy wchodzi po to, żeby podnieść jakość, żeby pomóc drużynie. Byli wypoczęci i na pewno dali coś od siebie, więc każda tutaj zmiana, bo wiadomo, że tych zmian jest 5 i każda ta zmiana ma na celu, żeby podnieść jakość, czy podnieść na pewno to, że jeżeli ktoś jest zmęczony, no to wchodzą świeże siły i ciągną dalej zespół. No i myślę, że to jest na plus i będą po prostu wgrywać się do drużyny i rozwijać się, no i to jest na pewno na plus. Super, Łukasz, bardzo dziękuję, życzę kolejnych asyst, no i przede wszystkim wymarzonego zwycięstwa. Dzięki. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.